Okej, to znowu my. W dobrym humorze. Bez głosu. Trochę się darło na dzieci. Monster truckach, nie na dzieci, na monster truckach wczoraj. Słuchajcie, dzisiaj kolejny dzień, kolejna przygoda. Jesteśmy w fajnej miejscowości, jechaliśmy tu dzisiaj aż 2 godziny. W takich Ford 8-litrowy. Jechał jak wielki tranzyt, nie dając rady, ale na szczęście dojechaliśmy. Jesteśmy, żebyśmy to dobrze tylko powiedziały. Beach, ground, campsite. To oczywiście jest specjalne miejsce na camping, na nasze RV kamperki, gdzie można się zatrzymać za orzeł? Niecałe... Orzeł! Gdzie? Tam! Po drugiej stronie! Dawaj! Nie widać! Widać! Nie wiem, czy widać. Widać! Będzie widać. Nie wiem, czy widać. Ja za 35 dolarów i są prysznice z ciepłą wodą. Bez niedźwiedzi. Okay. Znaczy jak nie bez niedźwiedzi? Bez niedźwiedzie tu są, tylko ci ludzie, co tutaj tego pilnują, mają przynajmniej szczelby. Bo uwaga, byliśmy dzisiaj tam trochę wyżej, pokażę wam gdzie. Tam wyżej w tych górach, tam. O tak. No i było fajne miejsce, fajny widok. Tam by dopiero był fajny filmik. No ale była też instrukcja. Że się jest tam na własną odpowiedzialność i są... jest koguary! Koguary! Mamy spray na niedźwiedzie, ale niestety... Niestety nasze dzieci znalazły. Obawiam się, że ten spray nam po prostu nawet nie pomoże. W piasku, ale... łuski! Młody nasz, chciałabym wam pokazać, zostawiłam oczywiście w kamperze. Synuś znalazł łuskę. Znaczy, z polowania na niedźwiedzie. Mąż twierdzi, że to jest absolutnie, na pewno ktoś próbował niedźwiedzia. No to wyszczelić, więc nie brakowało nam dużo. Smażyłyśmy dzisiaj rybę i chciałyśmy dzisiaj nikogo przyciągnąć na tą naszą ala kolację. Zatem przyjechaliśmy tu i jest trochę bezpieczniej. Troszkę wieje. Zatoka jest wspaniała. Teraz wam normalnie postaram się pokazać. My mamy tak, kampery tam są schowane gdzieś za drzewami. Oj. Może się nie wyrżnę. I tu z jednej strony widać ocean, a z drugiej strony jest ta zatoczka. Nie powiem nazw, nie pamiętam. Ale jest taki czat, że ludzie se tam palą grille, bo nie ognisko byśmy chcieli zapalić, ale nie można. Widok jest cudowny. A no i chociaż raz nagrywamy z pogodą taka jak teraz, czyli jest trochę chłodno. Ale niektórzy twierdzą, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Zatem trzeba się cieszyć pięknymi widokami. Jest fajnie. To na tyle, damy znać jak było nas do samego końca, do nocy. Na razie.